Cześć, witajcie, jestem Chudy. Kolejny odcinek Master League. Właśnie zaczynamy. Ostatnio, chyba trochę słabsza była jakość, nie? Tak, no, coś poszło nie tak, ewidentnie. Może zauważyliście, może nie. Nieważne, mamy błąd techniczny. Teraz powinno być lepiej. Nie wiem, cały czas testuję te różne tryby nagrywania i nie wiem, na testach jest inaczej, potem w rzeczywistości jest inaczej i tak jakoś. Teraz, nie wiem, testowałem przed chwilą szybki meczyk na tych ustawieniach, co teraz nagrywam. No jakość, cud, miód, ale to było nagranie 3-minutowe, no bo po co mam robić pół godziny nagranie testowe? To było bez sensu. A przy dłuższych to często potrafi inaczej wyjść. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No zobaczymy. Dobra, mamy tak. Meczyk do symulacji pierwszy oczywiście. I po tym meczu przyjdą nas dwaj nowi zawodnicy i Milan wygrywa to 3-1. Roma 3-0. No Roma się rozpędza. Fakt, że gra ze słabymi zespołami, ale jeszcze może coś ugrają i będą godnymi przeciwnikami dla nas wkrótce. Bo mecz z nimi się zbliża bardzo szybko. Mecz pucharowy. Czekać będzie sęka pewnie o tym, żeby... A nie, jest sęka o tym, że przyszedł do nas Van Dijk. Sęka, którą już widzieliśmy, ale czy w tej samej sęce nie występuje niestety Luis Gustavo. Myślałem, że razem przyjdą, ale jednak nie. O i od razu jest coś... Kolejna sęka? O czym właściwie? O negocjacjach? Okej, przyszedł Van Dijk, ale... A, już jest kolejny mecz, tak by the way. Dobra, to tak. Game plan. Wczytamy sobie po prostu drugi skład na ten mecz pucharowy. Niech sobie tamci odpoczną, bo się męczyli ostatnio bardzo. Mecz z Sampdorią. Może nie będzie tak źle. Co się stało? A nie, kurczę, nie to kliknąłem. Co się stało? Jaki tam był wynik? Przegraliśmy 1-0, o kurde. Nie zwróćcie uwagi, jakoś za szybko to przeklikałem. Jeszcze jeden mecz pucharowy. Rewanżowy, może tym razem się uda wygrać. Jak nie za trudno, puchar trochę sobie możemy odpuścić. Jest również 1-0. Czy tam były jakieś rzuty karne w tym? Kto awansował dalej? No nie my. Czy my? Sampdoria awansowała. Chyba tak. Trudno. Trochę nieczytelna ta tabelka była. Mam wrażenie. Co się stało? Coś mi przyszło. Coś ze scoutingiem. Tak średnio mnie to interesuje. A, czekajcie. Dobra, no. To jest odnowienie kontraktu. Chciał, no to spoko. Dobra, zaakceptowałem kontrakty tym, co chcieli sobie przedłużyć. Między innymi też był tam Arjen Robben. Coś dostaliśmy w wiadomościach od scouta tylko. O, negocjacje z De Jongiem się już nie podobają. Od PSG. Dobra, powinien odrzucić tą ofertę, także spoko. Tak, Borriniego powinniśmy puścić i tak nie gra. Spoko, jestem za jak najbardziej. Popieram to. Dalej, mecz z Romą już to jest. O kurczę, myślałem, że trochę dłużej nam zejdzie. No to w takim razie przechodzimy do składu. Wczytujemy oczywiście skład pierwszy, który sobie troszkę zmienimy, bo doszli nam tacy zawodnicy jak Luis Gustavo, który może się tu gdzieś pojawić. No Montolivo, kurczę, trochę legenda. Ale za bramkarza. Zostawimy tego Montolivo póki co jeszcze. Tutaj, za Biglię. Zobaczymy jak się spisze. Bo Biglia taki troszkę niewidoczny, coś tam czasem zrobi, ale to jest jednak niewiele. Czemu? A, bo zapisałem skład bez Suso, faktycznie, bo Suso miał wtedy kontuzję. Będzie trzeba to nadpisać. Ja to sobie może poustalam i widzimy się już na początku meczu.
Okej, okay, tak to wygląda. Niestety musiał zejść z boiska David Luiz. Zobaczymy, jak to się odbije. Donnarumma ma już w ogóle 87 overallu. To będzie wielki bramkarz. Piątek 85. Dwóch nowych piłkarzy w naszym składzie. Mam nadzieję, że to jakoś ze sobą zagra. I naszym nowym kapitanem został doświadczony Arjen Robben. A my przechodzimy do meczu Milan-Roma. Taka szybka uwaga co do tego, co powiedziałem na początku, co do jakości z poprzedniego odcinka. Może po prostu tam się tak wydawało w zależności od stadionów chyba, bo teraz nawet jak gram, to mi się wydaje to gorsze. A test robiłem na Camp Nou i tam jakoś to wszystko ładniej wyglądało. Może to ma znaczenie. A teraz Krzysztof Piątek, Piątek i brameczka sprzed pola karnego, przeleciała piłka przez obrońców. Milan już na prowadzeniu, no z Romą, która zdecydowanie w tym sezonie nie jest sobą. No i Luis Gustavo już, pierwszy dobry odbiór. Wydaje mi się bardziej widoczny niż Biglia. No nie, może po prostu na Biglię nie zwracają uwagi, jakoś się nie wyróżnią. No nie wiem, ale Gustavo mi się podoba po pierwszych minutach. Teraz jeszcze jedno zagranie do Piątka, piłka przeszła i niestety nic z tego, ale Milan utrzymuje piłkę. Robben do przodu, do obrońców. Piątek do Robbena, znaczy odwrotnie. I piłka wpada do siatki. Czy Piątek to w ogóle kopnął? Zobaczmy to na powtórce z jakiegoś innego kąta, bo ja nie wiem, jak to się stało. Może się odbiła od niego po prostu ta piłka. Co tam się wydarzyło właściwie? No tutaj Arjen Robben zagrał tam do Piątka. Piątek pierwsza była strzała zablokowana i... no chyba to kopnął, chyba to kopnął. Zostaje mu bramka zaliczona. Wyjął właściwie tą piłkę spod nogi obrońcy chyba. O, stąd powinniśmy dobrze widzieć. Teraz. No, ciężko powiedzieć, kto to kopnął tak naprawdę. Ale bramka zaliczona dla Krzysztofa Piątka. Dobrze, a to jest chyba spalony Piątka. No dokładnie. W ogóle to podanie miało iść do Robbena. No i koniec. Roma ponownie przegrywa, to nie jest dla nich raczej nic nowego w tym sezonie. A co do naszych transferów, tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy sprowadzić kogoś na prawe skrzydło. W sumie zawsze coś lepsze może być. To najlepiej jakoś Włocha, bo w sumie Milan to włoski klub. A tych Włochów w podstawowym składzie u nas trochę było. Tak naprawdę mamy ich chyba tylko trzech. Romagnoliego, Calabria i Donnarumę. Nikt więcej nie jest Włochem w podstawowym składzie. Także Asus jest chyba Hiszpanem. Także no, trzeba by. Juventus wygrał. Napoli zremisowało. Na sam mecz z Napoli mamy właśnie. Które obecnie jest wiceliderem, tak by the way. No. Także teraz już mamy kolejny mecz, ale zanim go zaczniemy, ja sobie poszukam jakiegoś Włocha na prawe skrzydło lepszego niż Suso. Przy okazji akceptuję od razu oferty piłkarzy, którzy chcą odejść, bo i tak nie grają, niech sobie dostaną szansę gdzie indziej. Trochę ich jest. A co do Włochów na prawe skrzydło, to jest naprawdę ogromny problem. Zaraz jeszcze ich popatrzę, jakie mają overall'e w PES-ie, bo sprawdzałem ich według FIFA. Ale coś czuję, że szału może nie być. Okej. Okay. Najlepszym wyborem wydaje się ten pan. Ale problem z nim jest taki, że nie mam pojęcia, jak go wymówić. Bernarderci? Może tak, napiszcie mi w komentarzach, jeśli wiecie. Może sobie też tą sam sprawdzę. Może też będę unikał wymawiania go, ale dobra, składamy za niego ofertę. A tymczasem mamy kolejny mecz z Sampdorią. Tu już przed meczem z Napoli. Nasz nowy skrzydłowy zdąży przyjść na kolejny mecz. Milan wygrywa 1-0, Roma wygrywa, ale Roma wygrywa tylko ze słabymi w tym sezonie. Napoli również wygrywa, czyli utrzymają drugą pozycję prawdopodobnie, dokładnie. Z jednym przewagiem punkty nad resztą. No strasznie ciasno jest do piątego miejsca. Nawet do szóstego, bo tutaj jest... Nie, dobrze, do piątego, tak. Okej, okay. No to kolejny mecz lidera z wiceliderem. Tak samo było w przypadku meczu z Juventusem i w przypadku meczu z Interem. Oba te zespoły straciły pozycję wicelidera po meczu z nami. A tu jeszcze coś się wydarzyło. A, wydarzyła się pewnie... Co? O kurde. To jest trener asystent, który nam podpowiada, żeby zmienić rolę Robbena. Nie wiem, jak się to robi, ale zaraz sobie to ogarniemy. I dostaliśmy też... O kurde.
to, że ten, nasi zawodnicy odeszli, dostaliśmy ofertę też za Pizzariego, jakoś tak, a on odrzucił naszą ofertę, no nie, to jeszcze raz. Z jakiś Pizzari, no nie wiem, nieważne. Akceptujemy to i tak. A z tym musimy trochę poczekać, no niestety nie będzie go na kolejny mecz, ale do końca okna mam nadzieję, że uda się go sprowadzić. A teraz mecz z Napoli. Jakaś wiadomość jeszcze. No, udało się sprzedać kolejnego zawodnika. Jeszcze szybko zerknę, czy może już mogę negocjować kolejny kontrakt? Oczywiście, że mogę, no i fantastycznie, no to teraz polecimy po Maxie. Musisz to zaakceptować, chłopie. Dobra, może nie aż tak po Maxie, ale prawie po Maxie. Bierzemy to. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy. I zaczynamy mecz. Milan Napoli, po raz drugi w tym sezonie. Wybiega Suso. Dobrze, Piątek podał do niego. Suso, czy odda Piątkowi, czy straci? Straci. Robben. Robben z daleka i od słupka. 1-0. Ej, te strzały z daleka coś często w tym PES-ie wpadają. W FIFA coś takiego się bardzo rzadko zdarza. Strzał Napoli z daleka. Dobrze, Donnarumma będzie rzut rożny. Zobaczmy, czy coś z tego im wyjdzie. Insynie, dośrodkowanie, znaczy podanie, jednak bez dośrodkowania. No i powoli rozgrywają, ale będzie strzał zablokowany przez Van Dijk'a prawdopodobnie, albo kogoś innego. I Van Dijk walczy, dobrze, Van Dijk odbiera, no. Van Dijk podobnie jak Luis walczy, a jego plusem jest wzrost, jest wyższy od Luisa, co daje przewagę w starciach w powietrzu. Dobre, Suso! Będzie strzał z woleja i obok bramki niestety. Robben, ponownie przed szansą, zablokowany strzał, piłka pod nogi Suso trafiła, Suso dośrodkowanie, jest tam Krzysztof Piątek, nic z tego. O nie, szansa Napoli będzie na wyrównanie w końcówce, musimy ich powstrzymać, dobrze zablokowane. I odchodzimy z tym, od bramki, tak sobie jeszcze pomyślałem, że przecież możemy sprowadzić jakiegoś włoskiego pomocnika ofensywnego, a na prawe skrzydło po prostu dać Ariana Robbena. To też nie jest złe rozwiązanie, ale jeszcze się wstrzymam z tym, jeśli tym razem ten prawy skrzydłowy, którego chcemy kupić, też odrzuci naszą ofertę, to właśnie będziemy szukać jakiegoś pomocnika. A to jeszcze Coutinho, ostatnia akcja, no niestety stracił i sędzia kończy to spotkanie. 1-0 Milan skromnie po bramce Robbena tylko, ale ważne, że zwycięstwo, 3 punkty zdobyte i pewnie Napoli zrzucone z pozycji wicelidera standardowo. Jak teraz się będzie prezentowała tabela? Juventus wygrał 3-0 z Romą. No tak jak mówiłem, Roma w tym sezonie z tymi trochę lepszymi już przegrywa niestety. I 9 miejsce, no cały czas obok tego 10 się gdzieś trzymają Rzymianie. Lazio za to reprezentuje bardzo dobrze Rzym w tym sezonie, są na 3 miejscu. Napoli spadło aż na 4, no tak jak mówiłem, do 5 miejsca sytuacja bardzo napięta. Jakaś odpowiedź, czy jest? Odrzuci. No to szukamy pomocnika ofensywnego. A powiem wam, że jeszcze mniejszy wybór pomocnika ofensywnych jest niż skrzydłowych, dlatego spróbujemy sprowadzić od największych wrogów Politano. Bo z Interu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, no i możemy sobie przesymulować także mecz z Torino. 4-2 Milano, bramkowe spotkanie, a Napoli remisuje ze Spal, no. Roma z Sampdorią zremisowała. Nikt więcej ciekawy nie grał w tym samym czasie, ale przewagę już mamy ogromną w lidze. Dlatego możemy sobie pozwolić na więcej symulacji, żeby jak najszybciej skończyć ten sezon. Oczywiście jest tutaj jeszcze odpowiedź od Politano. Albo i nie. O, informacja... No sorry, Suso, ale jesteś na wylocie w tym momencie, tak trochę. Tak trochę na wylocie jesteś. O, teraz się pojawiła odpowiedź od Politano. Tak mi się wydaje, że już na pewno. O, zaakceptował. No i świetnie. Mamy już prawego skrzydłowego. Sorry, Suso, ale chcę trochę Włochów do tego wszystkiego wpuścić. Mimo, że cię lubię, to no wiesz, jak jest. Akceptujemy Politano. Jeszcze pewnie zaraz będzie scenka, którą już pewnie widzieliśmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej. No w ogóle mamy ostatni dzień okna transferowego jeszcze.
Czy my mamy jeszcze jakieś oferty za naszych piłkarzy? Tak jest, za Pepe Reina, ale nie będziemy mieć rezerwowego bramkarza, więc nie możemy. Chociaż będziemy mieć jakiegoś... Takiego, ale tak średnio. Politano przyszedł. Dobrze. Nie było stęki z nim, chyba że jeszcze będzie. Nie no, next, po prostu już olać to okno transferowe. Mamy Politano, to nam wystarczy. Mecz z Parmą, mecz do symulacji. Tylko wpuśćmy sobie oczywiście Politano gdzieś tutaj do naszego zestawienia. Za sporo piłkarzy odeszło. Nawet bardzo sporo. Politano za Suso. Taki sam overall, a jest Włochem. I się to zaczyna lepiej prezentować. Jeśli chodzi no, o realizm, no może trochę. Dobra, mecz z Parmą do symulacji. 2-2! No, Parma tu nas zaskoczyła. I Napoli przegrało z Romą. Roma też zaskakuje. A Napoli spada przez to na 5. miejsce aż. Ale nadal walczy o udział w Lidze Mistrzów. Tamta różnica punktów nie jest duża. Cagliari. Kolejny mecz do symulacji oczywiście. Strasznie długi odcinek nam wychodzi z tego, widzę. 4-1 wygrywamy, Roma Torino 2-2. Sam Napoli już wraca na zwycięską ścieżkę, ale nic im to nie dało. Roma też nadal na 9. miejscu. Mecz z Atalantą. Atalanta chyba teraz gdzieś w dół poleciała. 6. miejsce, dokładnie zagrożenia dla nas nie stanowią. Gdzie pierwszy mecz Ligi Europy? Powinien już wkrótce być. 1-0 wygrywamy z Atalantą tymczasem. I Napoli wygrywa z Juventusem. Interesujące, chociaż nadal nic im to nie dało. Juventusu sytuacja też się nie zmieniła. Nadal są na drugim miejscu. I jest pierwszy mecz Ligi Europy przeciwko Ajaxowi. No i to na wyjeździe. Dobra, to trzeba zagrać. Ale już w kolejnym odcinku. Jeszcze jakieś wiadomości na koniec. Negocjacje z Cutrone. Monaco, to sobie zaakceptujemy, jeśli będę pamiętał. Chociaż może, no dobra, zrobię to już po odcinku. Wam dziękuję za uwagę, bo i tak już jest dość długo i to długo w menu. Pozdrawiam, cześć.